Wybacz mi. Stopa jest cała. Szeroki uśmiech i tańczymy dalej. Koniec taryfy ulgowej. Ha! Nigdy nas nie dogoni. Poczekaj! Złapię cię! No szybciej! Mógłbyś się postarać. Wyścigi konne to żadna frajda bez godnego rywala. Wyścigi? Przez cały czas musiałem uważać, żebyś nie spadła z konia. Tak, tak, śnisz, mój drogi. Och, jak pięknie. Taniec zamiast wyścigów. Musimy przemknąć się na bal maskowy. Nie musimy. Kiedyś poślubię księżniczkę i wyślę ci zaproszenie. A no chodź, marzycielko. Konie są głodne. Jo! Ups, nie przewidziałam obrotu. Spokojnie, księżniczko. Uśmiech i tańczymy dalej. Przepraszam. Został nam jeszcze cały tydzień. Córeczko, szybciej. Jesteśmy proszeni na herbatę. Potem masz lekcję gry na skrzypcach i było coś jeszcze. Jazda konna? Nie, nie mamy czasu na takie. No przecież przymierzanie sukni na bal. Nie chcę iść na ten nudny bal. Chcę się uczyć jeździć konno. Zaprosiłam na bal wielu wspaniałych młodych ludzi z całego świata. Wreszcie poznasz jakichś przyjaciół. A po co mi przyjaciele, których widuję tylko raz w roku? Och, dziecko. Poza tym zapomniałaś o lekcjach hiszpańskiego. Niestety suknia musi poczekać do jutra. Dobrze trafiłam? Uczycie jeździć konno? Oh, panie, nie obraźcie się, ale sen dobrze mi robi na cerę. Ojej, sen chyba tu nic nie pomoże, mój piękny książę. Dziś już odrobinę za późno. Wpadnij jutro. Ale w dzień to nie mam czasu. Konik nie śpi. Zły pomysł. Jest trochę nieujarzmiony. Stój! Całkiem nieźle. Odkąd Pepo potknął się o własne nogi, nie pozwalał się ujeżdżać nikomu. Doskonale go rozumiem. Wiedziałam, że skądś cię znam. Ale nie chcę być żadną księżniczką. Ja tylko chcę jeździć konno. Jeździć to może każdy, ale tylko księżniczki mogą iść na bal maskowy. Jak to mogą? Ja muszę! Mama organizuje ten głupi bal specjalnie dla mnie. Naprawdę? Czyli zatańczysz główny taniec? Nawet mi nie przypominaj. Chce mi się płakać. No chodź, księżniczko, na pewno pląsasz jak motyl. Motyl? Chyba raczej jak słoń. Bzdura! Spytaj mojego instruktora. Cały czas go depczę. Chodź, rusz biodrami. Auć! Okej.
Chyba lepiej ci będzie na koniu. Może ty zatańcz za mnie, a ja popilnuję twoich koni. Spotkamy się o poranku w najwyższej wieży zamkowej. Poczekaj. Momencik! No to do jutra. Już się nie mogę doczekać. Cały dzień wylegiwania się i innych przyjemności. Żebyś się nie zdziwiła. Piękna! Pasuje jak ulał. I maska też. Córeczko, nie śpisz już? Momencik! Mama nie może się zorientować, bo znów każe mi grać na fortepianie. Do zobaczenia na balu. Wytworna suknia, bardzo ładnie, ale chyba powinnaś się odrobinkę odświeżyć. I przecież nie musisz jeszcze wkładać maski. Nie, proszę nie. Tak mi się lepiej tańczy. Masz jakiś dziwny głos. Nie jesteś chora? Wszystko w porządku. Tak mi się lepiej tańczy. Dobrze wiem, jak to jest, gdy ciągle potykasz się o własne nogi. To się robi inaczej. Uwierz mi, znam się na szczotkach. A ja się znam na takich złośnicach. Hej! Oddaj mi to. Gdzie jest sala balowa? Wciąż się źle czujesz, córuś? Czas na kolejną lekcję. Szeroki uśmiech, mała księżniczko. Aby tylko zdążyła wykurować się do balu. Zapięta zbierać. Wspaniale ci idzie. A więc jednak nasze lekcje się na coś przydały. Księżniczko Elizabeth? Ach, co za niefart. Ta studnia pojawiła się znikąd. Nie mam już kwiatków, Peppo. Tylko marchewki. Pina! Psst. Hej! Halo! Na dole! Czemu to tyle trwało? A nie widać? Manikiury, pedikiury, konfitury. Jeszcze układanie fryzury. Wyczerpujące. Księżniczko Elizabeth! Zaczynamy! Już idę! Zaraz po tańcu możesz znów być księżniczką. Dziękuję za wszystko. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. To lecę. Trzymam kciuki. Freddy? Jak on się tu wślizgnął? Co się tutaj dzieje? Zostaw moją córkę!
pokoju, ty! Ty! Co? Co zrobiłaś z moją Elizabeth? Ja nic... Zapraszamy do bufetu. Muzyka! Przypuśćcie mnie. Pina? Pina! Chodzi. Jakbym znalazła się w jakimś filmie. Freddy? Straże! Mamy tu nieproszonych gości. Mamo, nie. To moja wina. Ja ich tu wpuściłam. Co? Wpuściłaś? O czym ty mówisz? Mamo, zostaw moich przyjaciół. Przyjaciół? Ale to są obcy. Podstępnie się tutaj zakradli. Ależ nie. Jeździmy razem konno. Co takiego? Konno? Czemu mi o tym nie powiedziałaś? Kiedy? Przecież na nic nie mam czasu. A co to niby ma znaczyć? Ej, chodź, kochanie. Nasi goście czekają. Chcemy świętować razem i wszyscy są mile widziani. Cieszę się, że nareszcie znalazłaś przyjaciół. Książę Frederik, tak? Proszę, proszę. Książę Frederik. Mów mi, Freddy. Czy mogę prosić? A nie powinniśmy pojeździć konno? Ach, to żadna frajda, kiedy zawsze wygrywam. Au! Przepraszam, moje stopy mnie nie słuchają. Żaden problem, ujarzmimy je. Ja!